Cześć kochani, witajcie w cyklu Konstelacje Gwiazd. Dziś znowu będę mówić o relacji romantycznej, o jednej z najpopularniejszych artystycznych par okresu PRL, którą połączyła wielka miłość, wielki talent po obu stronach. Ta para stworzyła maszynę show biznesową, maszynę muzyczną, która tak naprawdę przetoczyła się po Polsce i niewiele zostawiała za sobą. Wszyscy bowiem, którzy mieli kontakt z Anną Jantar i wspaniałymi kompozycjami Jarosława Kukulskiego, bardzo często odpływali po prostu z tymi piosenkami. Ale bardzo ważne jest też to, że dużo mówiono o ich małżeństwie, również przez lata, przez to, jak tragiczny koniec miało życie Anny Jantar. Wiele osób spekulowało, czy tak naprawdę, gdyby nie ten wypadek, Anna i Jarosław byliby nadal razem? Co sprawiło, że między nimi powstały podziały i czemu w ogóle do dzisiaj ludzie zastanawiają się, czy w tym małżeństwie wszystko było ok? Pozbierałam te wszystkie spekulacje i dzisiaj bardzo chętnie Wam je przedstawię, także serdecznie zapraszam. Mówiono, że byli faktycznie jak woda i ogień. Wielokrotnie mówi się, że przeciwieństwa się przyciągają, ale jednak wiele podobieństw też bardzo pomaga. Natomiast tu mówiono, że ona była żywiołowa, zawsze pełna życia, natomiast Jarosław był spokojny, stateczny, nieco wycofany. Ale już pierwsze ich poznanie odcisnęło piętno, szczególnie w pamięci pana Jarosława. Odkryłem ją w poznańskich klubach, a ja nieco wcześniej byłem szefem artystycznym nurtu, więc znałem wiele dziewcząt występujących tam, m.in. Zdzisławę Sośnicką. Ania pojawiła się tam nieco później. Została mi przedstawiona przez znajomego jako nowy supertalent, wyznał kompozytor. Była niebezpiecznie chuda, wydawała mi się bardzo wysoka i miała bardzo cienkie nogi. Była bardzo szczupła i żeby nogi wyglądały na zgrabniejsze, lekko je uginała. Wspominał pierwsze spotkanie i trudno stwierdzić, czy Anna mu się wtedy spodobała, czy też nie, bo takie skupianie się na tym, czy była chuda, czy nie chuda, no może taki sposób na komplement. Natomiast w wielu źródłach przeczytacie, że poznali się na przesłuchaniach do zespołu Waganci, gdzie szukano solistki. To Jarosław był założycielem zespołu, a Anna jedną z pretendentek do właśnie zostania solistką w tym zespole. W tym castingu zresztą też brała udział Maryla Rodowicz, ale to właśnie Anna Jantar wygrała. Na to, że znalazła się w zespole, miała wpływ również jej niebagatelna uroda. Choć byłem kierownikiem zespołu, nie chciałem chłopakom nic narzucać. Okazało się jednak, że nie mają wątpliwości. Solistką zostanie Ania, mówił Jarosław Kukulski. Natomiast sama Ania wcale nie zachwyciła się Jarosławem tak, jak on nią. Weszłam do sali, gdzie odbywała się próba. Widziałam, że plątał się tam ktoś, kto grał na oboju. Gdy wróciłam do domu, mama spytała mnie, czy był ktoś interesujący. Wiesz, mamo, nie było tam nikogo, na kim by oko mogło spocząć, mówiła kiedyś. Ale choć przy pierwszym spotkaniu nie, to potem już poszła jak spłatka. Bo Ania, lat 19, wyruszyła z zespołem w trasę koncertową. Na autobus odprowadziła ją babcia, która zwróciła się do Jarosława Kukulskiego z prośbą o to, by zaopiekował się jej wnuczką. Traktowałem to bardzo dosłownie, mówił później. Szybko znaleźliśmy wspólny język. W autobusie usiedliśmy obok siebie. Rozmawialiśmy w dzień i w nocy. Najpierw o mało ważnych sprawach, a potem coraz bardziej osobistych. Aż po odkrywanie własnej duszy, mówił Jarosław Kukulski. I tak powstał związek. Związek w trasie. I macie jakieś podejrzenia, co tutaj mogło być nie tak? No oczywiście, rodzice wokalistki nie byli zachwyceni, dlatego że wiecie, młoda dziewczyna i jej chłopak ciągle poza domem, dniami, nocami itd. Było dla nas naturalne, że w czasie kolejnych tras mieliśmy już wspólny pokój w hotelu. To dotarło do rodziców Ani i jej mama zasugerowała, że nie powinniśmy żyć na kocią łapę. Postanowiliśmy pobrać się jak najszybciej. Do tej pory zbyt wiele dziewczyn mi się podobało, by wiązać się z którąś na dłużej. Ania była inna. Bardzo ładna i bardzo skromna. Życie nie głaskało jej po głowie. Stała się nad wiek dojrzała psychicznie. Imponowała mi jej życiowa mądrość, zrównoważenie. Rok po naszym poznaniu byliśmy po ślubie, opowiadał kompozytor. Tak, miało to miejsce w 1970 roku, a dokładnie odbył się wtedy ślub cywilny. Kościelny natomiast odbył się rok później.
Z jednej strony bardzo ciepła, serdeczna, otwarta, a z drugiej bardzo oczytana. Imponowała mi znajomością poezji i literatury. Chwalił żonę w jednym z wywiadów Kukulski. A zespół, który ich połączył, rozpadł się, a Anna Jantar próbowała swoich sił w karierze solowej, wspierana przez męża, który w dużej mierze tworzył jej utwory. Wiele osób zazdrościło im w tym okresie, nie tylko w współpracy, która była strasznie owocna. Wiem, że nie powinnam tak powiedzieć, więc powiem jeszcze raz. Która była bardzo owocna, ale także i miłości. Mogli być bowiem cały czas razem, a układ kompozytor-wokalistka. No i na dodatek warto podkreślić, że bardzo zdolny kompozytor i bardzo zdolna wokalistka sprawiał, że właściwie wspólnie byli kurą znoszącą złote jaja. Jarek nie tylko mi pomaga w doborze repertuaru, ale przede wszystkim sam go dla mnie tworzy. Zwykle jest też kierownikiem muzycznym wszystkich moich nagrań. Potrafi godzinami siedzieć przy fortepianie. Jeśli pisze dla mnie, jednocześnie ze mną ćwiczy, próbuje. Uważam, że podczas komponowania piosenki powinna istnieć współpraca między kompozytorem a wykonawcą. I tak właśnie jest w naszym przypadku, mówiła Anna Jantar w jednym z wywiadów. Byliśmy ze sobą na co dzień, cały czas. Ułatwiało nam to szalenie współpracę i stąd tyle utworów powstało. Jarek ma dość lekką rękę, że tak powiem, do pisania przebojów. On jest w ogóle tak zwanym melodykiem i potrafi pisać przeboje, aczkolwiek nie zawsze te piosenki akurat, które jemu wydają się przebojami, stają się przebojami i odwrotnie. Te, które wydawałyby się, że nic nie zwojują, stają się przebojami, dodawała. Sukcesami dzielimy się po połowie. I jak do tej pory jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Jednak później przychodzą bardzo duży sprawdzian dla swojego związku. Anna Jantar zachodzi bowiem w ciążę. Niestety okazuje się, że para ma konflikt serologiczny. To sprawia, że ciąża jest dla Ani bardzo trudna. Ania zaszła w ciążę, ale źle ją znosiła. Miała zatrucie ciążowe. Gasła w oczach. Lekarze radzili, byśmy usunęli ciążę. Pamiętam noc po rozmowie z nami. Ania leżała w łóżku, a ja klęczałem przy niej. Podjęliśmy decyzję, że rankiem przerwie tę ciążę, ale po cichu modliliśmy się o cud. W końcu zasnęliśmy. Po przebudzeniu Ania powiedziała: Jarek, chcę coś zjeść, najlepiej na ciepło. Babcia natychmiast ugotowała rosołek. Ania zjadła go i o dziwo nie miała mdłości. Wymodliliśmy cud, mówił Jarosław Kukulski w jednym z wywiadów. A Anna Jantar w momencie, kiedy córka przyszła na świat, zrobiła sobie na jakiś czas przerwę, żeby móc poświęcić się wychowaniu swojej wymarzonej córeczki. Natomiast oczywiście w przypadku gwiazd, czy to filmu, czy to piosenki, niejednokrotnie opowiadałam wam już, że powrót po przerwie nie jest łatwy, ale kiedy Anna Jantar wróciła na scenę, znów od razu, wręcz automatycznie była na szczycie. Ale jednak duet kompozytor-wokalistka, mimo że sprawdzał się nadal świetnie, to w miłości zaczęło nieco zgrzytać. W książce Nie wrócą te lata, autobiografia i listy do męża opisującej życie Ireny Jarockiej zostały zawarte informacje o tym, jak naprawdę wyglądało małżeństwo Kukulskich. O tym, że Anna Jantar próbowała swoich sił we współpracy z innymi kompozytorami. Że to, co robi zawodowo, przestaje podobać się jej mężowi. Że sporo plotkuje się o kryzysie w związku tej pary. Padają także oskarżenia o zdrady i romanse. Jarosława Kukulskiego łączono z Ireną Jarocką czy Urszulą Sipińską. Ale to z tą pierwszą łączono go szczególnie. Jantar i Jarocka zawsze rywalizowały, ale mówiono, że ich wzajemna niechęć tak naprawdę powodowana była zazdrością o faceta, mówił informator Faktu. A sama Jarocka nigdy nie potwierdziła tych doniesień, choć nie ukrywała, że rywalizacja z Anną Jantar faktycznie miała miejsce. Kiedy żyła Ania, była między nami jakaś podświadoma rywalizacja, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Pewnie były też pretensje, na przykład, że podrabia moje kostiumy, podobnie się ubiera, ale to takie ludzkie. Mogła mieć pretensje z powodu moich fanów. Fani Ani i moi bardzo ze sobą walczyli. Robili sobie jakieś brzydkie kawały. Czasami, gdy wychodziłyśmy razem z koncertów, dochodziło do nieprzyjemnych sytuacji. Szczerze mówiąc, te rywalizacje odczuwam do dzisiaj. Mówiła jeszcze przed śmiercią Jarocka. Natomiast Jarosław Kukulski po latach dopiero skomentował te doniesienia i mówił, że wypuszczano je tylko po to, żeby tak naprawdę zburzyć jego współpracę zarówno z Ireną Jarocką, jak i z jego żoną. Co na to natomiast Anna Jantar? Oczywiście takie spekulacje do niej dochodziły, ale ona zdawała się tego w ten sposób nie komentować, choć być może ta wypowiedź, którą wam przytoczę, jest nieco dwuznaczna. Gdy podczas spotkania z fanami została
Porównana do Jarockiej odpowiedziała, że to dziwne, bo mąż nigdy ich nie pomylił, jakby chciała uciąć wszelkie spekulacje. A Wojciech Mann wspominał, chciała wyjść z tego, co Jarosław dla niej ułożył. Przyjaciółka Małgorzata Trzcińska-Dąbrowska mówi, że Jantar miała wątpliwości, co dalej śpiewać – pop, soul czy rock. Ale nie tylko o Kukulskim plotkowano w kontekście romansów. Również o Annie Jantar mówiono, że przeżyła zauroczenie. Łączono ją z członkiem Perfektu, Wojciechem Morawskim. I faktycznie później, w dzisiejszej historii też okaże się, że Anna Jantar była kimś zafascynowana. Weźcie jednak pod uwagę, że media uwielbiają spekulować o małżeństwach, które są na świeczniku w kontekście ich rozstania. To zawsze jest interesujące dla widzów. Skandal, wiadomo, klika się najbardziej. Wtedy jeszcze klikać się nie mógł, ale czytać mógł i czytał. Natomiast faktycznie w tym małżeństwie coś się popsuło. Różowo nie było, co było widać po wypowiedziach samej wokalistki. W jednym z wywiadów zapytano ją, czy Kukulski jest dla niej ideałem faceta. Odpowiedziała dość niejednoznacznie. Jestem z nim tyle lat, choć sama o sobie też mówiła, że nie jest może idealną partnerką. Jestem chyba żoną i kobietą nietypową, ale nie potrafię siebie ocenić. Nie wiem, czy jestem dobrą, czy złą żoną, mówiła. A w wywiadzie dla Panoramy z 1978 roku dodała: jestem optymistką, jednak coraz częściej zdarzają mi się załamania. Wiele osób wskazuje, że mogło tutaj właśnie wyjść na jaw to, jak bardzo ich charaktery, charakter Ani i charakter Jarosława odbiegały od siebie. Chcieli w życiu nieco innych rzeczy. Ania chciała korzystać z życia i zarobionych pieniędzy, a pragmatyczny do szpiku kości Jarek starał się ją w tym ograniczać, odkładając każdą złotówkę. Była o to zła. Publicznie wytykała mu skąpstwo, co strasznie go drażniło. Doszło do tego, że zaczęli, jak dzieci, robić sobie na złość. Wydaje mi się, że w tym wszystkim zabrakło szczerej rozmowy. W pewnym momencie związek cementowała już tylko Natalia, mówił dziennikarz Bogdan Gadomski. Anna faktycznie chyba jakby na przekór mężowi starała się pokazać, że jest niezależna. Podejmowała współpracę z innymi kompozytorami. Eksperymentowała z różnymi gatunkami muzycznymi. Wspomniany już Bogdan Gadomski miał okazję przed jej wylotem do USA posłuchać jej nowego utworu. Na to, że był zdziwiony tym, jak różni się od tego, co wykonywała do tej pory, odpowiedziała: nowa ja, Boguś, szykuj się na zmiany. Ale faktycznie jednak zmiany już następowały, były w toku. Była w tym ostatnim okresie szalenie zachłanna na życie. Patrzyłem na jej tempo i momentami zastanawiałem się, czy nie jest na coś poważnie chora. Robiła mnóstwo rzeczy jednocześnie, obcięła włosy, zaczęła się mocniej malować. Można powiedzieć, że ze słodkiej Ani przeistoczyła się w drapieżną i świadomą artystkę, mówił na żywo Bogdan Olewicz. I faktycznie w tym okresie miała nastąpić też rozłąka między tą parą. Anna Jantar bowiem podjęła decyzję o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, gdzie miała spędzić kilka miesięcy występując dla Polonii. To nie podobało się Kukulskiemu, który przyznał po latach: bardzo walczyłem o to, żeby nie pojechała do tych Stanów. Po raz pierwszy się bardzo mocno przeciwstawiałem Ani, do tego stopnia, że bardzo poważnie się pokłóciliśmy. Powiedziałem, że nie chcę, żeby jechała, bo zależy mi na Natalii. Że nie chcę, żeby zostawiła ją na tak długo. Że nie powinna wyjeżdżać, mówił w programie Mój Dekalog w 2007 roku. Zapytałem, ile zarobisz przez 6 miesięcy na tym kontrakcie? Jestem w stanie dać ci te pieniądze, tylko nie jedź i zostań z dzieckiem. Oznajmiła, że kontrakt jest już podpisany i że nie może zostawić zespołu, który za zarobione w Ameryce pieniądze kupi sobie dobry sprzęt muzyczny. Słysząc taką odpowiedź, oniemiałem. Zrozumiałem, że mam już tylko córkę. Gdyby nie Natalia, dalsze życie przestałoby mieć dla mnie sens, dodawał. Również Andrzej Kosmala, późniejszy menadżer Krzysztofa Krawczyka, wspominał ich spotkanie. Ostatni raz widziałem Anię dzień przed wylotem do Stanów. Jechaliśmy tym samym pociągiem z Poznania do Warszawy. Ona, jej córka Natalka i ja. Ona wtedy opowiedziała mi, że z mężem źle im się układa i że myślą o rozstaniu, mówił. I jak widzicie, para rozstała się w kłótni. Wokalistka jednak na obczyźnie szybko zaczęła tęsknić za swoją rodziną. Postanowiła wrócić nieco wcześniej niż planowała. Zadzwoniła w przeddzień lotu z prośbą, żebym wyjechał po nią na lotnisko z Natalią i z mamą, a ja powiedziałem: dobrze, daję ci mamę. Jedyne, co sobie wyrzucam, to może to, że gdybym wiedział, że cokolwiek się przytrafi, no na pewno bym tak nie potraktował Ani w tak oschły sposób.
Wtedy, jak zadzwoniła, mówił z żalem Jarosław Kukulski w programie Mój Dekalog. Natomiast te spekulacje, o których Wam mówiłam na początku, dotyczyły tego, że niektórzy nie wierzyli, że Anna Jantar wraca do Polski, by pojednać się z mężem. Niektórzy sądzili, że Anna Jantar wracała do Polski tylko po to, by poinformować męża o decyzji rozwodowej, a także zabrać córkę. Dwa, czy może 3 tygodnie przed powrotem z USA do Polski Ania zadzwoniła do mnie i poprosiła, żebym napisał dla niej tekst o rozstaniu. O byłym mężu, tak powiedziała o Jarku, i o miłości, która umarła, wyznał z kolei Janusz Kondratowicz w książce Marioli Pryzwan Bursztynowa dziewczyna. I sam Kondratowicz dużo na temat tej relacji Anny Jantar z Jarosławem Kukulskim powiedział. Również w swojej książce Wieczór nad rzeką zdarzeń zdradził kilka sekretów. Jak sam mówił, długo nie chciał wydać tej książki, ponieważ martwił się, jak informacje w niej zawarte przyjmie Natalia. Przed swoją śmiercią zdecydował się jednak na publikację, ponieważ powiedział, że Natalia jest już dorosłym człowiekiem i na pewno zaakceptuje tę prawdę, którą on chce przekazać. Ania i Jarek, przedziwne małżeństwo. Najpierw zauroczenie i wielka, gorąca miłość, a z czasem, mówię to z przykrością, układ kompozytor-piosenkarka napisał. On wielką miłością kochał wszystkie kobiety, a Ania tego nie akceptowała. Nie chciała, by córka wychowywała się w niepełnej rodzinie. Mama Ani też nie była za rozwodem, a ona słuchała mamy prawie we wszystkim, zdradził Kondratowicz. I wspominał także, że w 1976 roku odbył rozmowę z Anną, z którą, jak przyznaje, przyjaźnił się. Mam wrażenie, że oddalam się od Jarka, wciąż mnie zdradza. Nie wiem, czy jest tak naiwny, czy tak głupi, że myśli, że ja nie wiem, miała powiedzieć piosenkarka. Jednak to jego wersja wydarzeń. Nie wiemy, jak było naprawdę, piosenkarka dziś nam tego nie powie. Pan Jarosław nigdy takich rzeczy nie potwierdził. Zastanawia mnie tylko to, dlaczego, jeśli to były przyjacielskie rozmowy, ujrzały światło dzienne po tylu latach. Czy na pewno przyjacielskie rozmowy do tego służą, żeby później czytali o nich wszyscy? Jarosław Kukulski jednak przyznał, że czuł, że coś się dzieje. Nie mogę teraz zanalizować, czy w tle tego wszystkiego był w życiu mojej żony inny mężczyzna. Wiem, że krążyło mnóstwo plotek, złośliwości i w pewnym momencie niektórzy zaczęli ją bardzo przeciwko mnie buntować, wyznał. Przez te plotki przed wylotem dużo się między nami zepsuło. Ludzie, z którymi pracowała pod koniec swojego krótkiego życia, przewracali jej w głowie i miała w niej kompletny chaos. Niektórym zależało, żeby mnie ani obrzydzić, zdyskwalifikować to, co dla niej robiłem. Rozpuszczali brzydkie plotki, żeby odwróciła się ode mnie. Zapytałem Anię wprost. Coś złego się dzieje? Chyba czujesz. Powiedziała, że jest już inaczej. Że ma nowych, wspaniałych przyjaciół, z którymi łączy ją sposób myślenia i upodobania. I że jeden z nich jest jej szczególnie oddany i w ogień by za nią skoczył. Już nie była tą samą Anią. Zaczęła się inaczej zachowywać, obcięła włosy. Myślałem nawet, że może ktoś się trafił w jej życiu. Jednak byłem zbyt ambitny, by na ten temat rozmawiać albo po prostu dawać komuś w mordę. Poza tym znałem swoją wartość, dlatego byłem ponad to. Natomiast Natalia Kukulska po latach, po przeczytaniu pamiętnika swojej mamy, wyznała, że pojawiło się wiele pytań, na które niestety już nigdy nie pozna odpowiedzi. Przedstawiła sprawę jednak nieco inaczej, nie ukrywając kryzysu, który był między jej rodzicami. Ale na pewno nie wskazywał na jednoznaczny i nieodwracalny rozpad ich małżeństwa, no to, że na pewno się rozstaną. Mama przeżywała fascynację inną osobą, ale czy to miało doprowadzić do rozpadu małżeństwa, zastanawiała się Natalia w wywiadzie dla Gali. Po śmierci taty znalazłam dowody, bardzo dla mnie cenne, na to, że rodzice mieli być nadal razem. Znalazłam m.in. wzruszający list, który Jarosław Kukulski napisał do Anny Jantar. Kocham cię całym sercem i możesz liczyć na mnie w każdej sytuacji. Czy ty to odczytasz jako moją spowiedź, jako słabość, czy też jako miłość, której trzeba pomóc, to zależy tylko od ciebie. Szczęście nasze, Anusiu, zależy tylko od nas samych. By jednak to było możliwe, musimy tego chcieć, obydwoje. Całuję cię mocno, twój Jarek. PS. List taki do ciebie jest jedynym i ostatnim. Gdybym musiał go pisać po raz wtóry, będziesz musiała chyba dokończyć go sama. A w innym fragmencie czytamy. Powinniśmy stanowić nierozerwalną całość. Mając na uwadze fakt, że tylko i wyłącznie skazani na własne siły doszliśmy do czegoś i z tego to właśnie okresu datują się twoje i moje największe sukcesy, podkreślał mąż piosenkarki. Wiem, że miłość tkwi w nas i że od nas zależy, gdzie się ją ukierunkuje, w
Wydaje mi się, że wszystko zależy od nas samych. Mamy o co walczyć. Chodzi przecież o naszą miłość. Chodzi o nasze życie, podkreślał. A później po jej śmierci dodawał już, że jednak najbardziej docenia się to, co niestety się traci. Gdy zginęła, uświadomiłem sobie, jak bardzo ją kochałem i że życie bez niej nie ma dla mnie sensu. Przez kilka tygodni nie byłem w stanie pozbierać się i cokolwiek robić. Równowagę ducha odzyskałem tylko dzięki Natalii, wyznał kompozytor. I co by nie mówić, na pewno była to wielka miłość, a przez lata, które mijały, dla wielu ta miłość jest inspiracją tego, jak można łączyć uczucie i pracę. Czy to z biegiem czasu wyszło im na dobre, nie nam to oceniać. Na pewno to, co po nich pozostało, to wielkie przeboje. Ja uwielbiam w samochodzie od czasu do czasu puścić sobie playlistę z piosenkami Anny Jantar i śpiewam wtedy w niebogłosy. Ucieszę innych współuczestników jazdy, oczywiście nie w samochodzie, tylko w innych. Ale trzeba przyznać, że są to wyjątkowe piosenki nie tylko do śpiewania, ale też po prostu czasami mam aż dreszcze, kiedy słucham, o czym śpiewała Anna Jantar, bo wszystkie jej piosenki mówią o młodości, o stracie, o tym, że wszystko, co mamy, musimy doceniać, bo nie wiemy, jak długo jeszcze będzie nam dane. Niesamowite. Po tragedii Kukulski skupił się na wychowaniu córki, potem związał się jeszcze z piosenkarką Moniką Borys, która urodziła mu syna Piotra. Małżeństwo jednak nie przetrwało. W jednym z ostatnich wywiadów powiedział: najbardziej żałuję, że Ania nie żyje, że nie może zobaczyć, jaką piękną, utalentowaną ma córkę i fantastyczne wnuki, które są moją wielką radością. Zmarł 20 września 2010 roku i spoczął w rodzinnym grobowcu obok Anny Jantar. Jestem bardzo ciekawa waszych komentarzy. Czy kibicowaliście tej parze, czy uwielbiacie te piosenki? Dajcie znać o waszych wspomnieniach i oczywiście proponujcie, o kim jeszcze chcielibyście zobaczyć podobne odcinki. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj. Jeśli oglądacie mnie regularnie, zostańcie moimi subskrybentami. Tu w karcie znajdziecie inne odcinki z tego cyklu, a ja wam bardzo dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia.